Reprezentacja Polski w finale baraży do Euro 2024. Sam Lewandowski swoją ostatnią zwyżkę formy zawdzięcza tylko jednej osobie. Drodzy Polacy, chciałem ogłosić, że wygraną z Estonią zawdzięczamy Julii Żugaj, a ja oficjalnie zostałem Żugajką. Więc w dzisiejszym odcinku właśnie Julia Żugaj oraz Robert Lewandowski stworzą duet w reprezentacji Polski i zobaczymy, czy uda im się awansować na Euro, a później jak na tym Euro sobie duet właśnie Julii Żugaj Lewandowskiego poradzi. A więc tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku duet Robert Lewandowski oraz Julia Żugaj. Reprezentacja Polski, no nic lepszego chyba cię nie zobaczycie. Jeżeli takie odcinki ci się podobają, to staw łapkę w górę oraz subskrypcję i mam dla ciebie oczywiście cały czas wyzwanie. Jeżeli wiesz, jaki to jest zawodnik na tej karcie, jeżeli zgadniesz, jest to coś trudne i napiszesz w komentarzu, jaki to zawodnik, to przyjmij ci serduszko. Jak się uda, to jestem zdziwiony. Teraz już nie przedłużam i przechodzimy do odcinka. A więc tak, jesteśmy w naszej symulacji. Skład reprezentacji Polski znany jest, Żugaj. Jest Robert, także Lewandowski. Mamy tutaj Zielińskiego, Modera, Szymańskiego, Frankowskiego, Kesza. Na bramce Drągowski, bo trzeba mojego urozmaicenia. Więc cóż, na sam początek, a ja dodałem tej Dudek. Z kobiet, gdyż jest to już jedna Julia Żugaj, to też jedną kobietę można chyba do kolekcji tego zespołu oczywiście wrzucić. Wydaje mi się, że nikogo tym nie urażę i będzie to także ciekawe. I zaczynamy od meczu, który zobaczymy jutro, czyli meczu z Walią. Więc cóż, no symulujemy mecz i zobaczymy, jaki będzie wynik. Liczę, że uda się wygrać. Ostatnio się udało, no ale jak jest Julia Żugaj, to i Robert Lewandowski powinien strzelać więcej bramek, więc no ja bardzo, bardzo mocno w to wierzę. Zaczynamy. Jest gwizdek, Polacy na biało, Walijczycy na czerwono. Dajmy sobie może na początek oceny, bo to jest chyba najważniejsze. Zobaczymy. Na razie Julia Żugaj wyższa ocena niż Robert Lewandowski. Polacy cały czas przy piłce też, co jest ważniejsze i czy będzie jakaś pierwsza akcja. Wchodzimy w pole karne i 1-0, Robert Lewandowski. Chcę wiedzieć, że to jest asysta Julii Żugaj, ale troszkę w to wątpię. No ale już w 8 minucie Polacy wychodzą na prowadzenie, więc widzimy, no, że Julia Żugaj, jak nikt inny, potrafi odpalić oczywiście Robercika. Więc no cóż, lecimy dalej. Oczywiście także jest Mati Cash, no ale tutaj wiemy, że reprezentacja jest troszkę taka dziwna, bo wiemy, że Mati Cash przez kontuzję nie zagra. Więc cóż, lecimy dalej. Teraz przy piłce z Mati Cash, nie, to jest Dudek z dwójką, dobra, bo te numery się pozmieniały, widzimy piłka była zagrana także do Julii Żugaj, no ale na ten moment wybicie mocne piłki z pola karnego, no i 20 minuta tego meczu, no i cały czas bez jakiegoś większego rozstrzygnięcia. I teraz będzie strzał, ale odbieramy piłkę, podę klasa, co tutaj się dzieje w tej obronie, naprawdę bardzo mi się ta gra w obronie reprezentantów Polski oczywiście podoba, jest znowu Robert Lewandowski, jest Julia Żugaj, tym razem mamy rozegranie, ale bramkarz łapie Hennessy, taką się ten bramkarz tego co widzę nazywa. I cóż, teraz Julia Żugaj zbiegła na skrzydło, ale jest w polu karnym, odgrywał, ona tutaj naprawdę umie grać tą piłkę, no nie ma co mówić tak, że nie. Więc cóż, to teraz mamy kolejny raz, tym razem Walijczycy w ataku i będzie strzał, ale całe szczęście obok bramki, no i cały czas wynik 1-0 dla reprezentacji Polski. To jest na pewno najważniejsze, ale Walijczycy cały czas tutaj atakują. Lewandowski najwyższa ocena, 8-6. Tutaj jak widzimy także ma wysoką ocenę Frankowski, czyli to on musiał asystować w tej pierwszej bramce, tak mi się przynajmniej wydaje. No i cóż, czy tak się zakończy pierwsza połowa tego spotkania? No prawdopodobnie tak, no nic tej więcej chyba się już nie wydarzy. Więc tak się kończy. Posiadanie piłki 67%, dwa strzały przez cały mecz, no nie jest to zbyt dużo, ale cóż, no najważniejsze jest to, że Lewandowski tutaj naprawdę radzi sobie dobrze. Ustawienie 3-5-2 takie ustawiłem, widzimy ocenę najwyższą Lewandowski, Żugaj najgorszą razem z Matim Cashem, więc no to jest troszkę smutne. No ale najniższe oceny mają zawodnicy z Walii, więc no cóż, no lecimy dalej i zobaczymy, jaki wynik będzie w połowie drugiej. No na razie można wręcz powiedzieć, że wynik bardzo dobry, no ale może być jeszcze lepszy, co prawda, no ale cóż, no. Przy piłce teraz Zieliński jest Lewandowski, 2-0 i teraz była asysta pani Julii Żugaj. Ocena już 8-2 i Lewandowski z drugim golem. Lewandowski naprawdę w formie, a reszta kraszę ten smaszy, tak to się bawią, no co mogę więcej dodać? Coś niesamowitego, ale Walijczycy atakują, ale broni tutaj Drągowski. Warto było go widzę z tego co dodać, nie mówiłem nic, mur strzela bramkę. Więc mamy 2-1. No pochwaliłem za szybko chyba Lewandowskiego, ale widzimy, Walijczycy poczuli także, że mogą strzelać bramki, a to jest niedobry znak dla Polaków, bo oznacza to, że zaraz my też możemy bramkę stracić. Mamy dośrodkowania. Jest teraz, jest Julia Żugaj, Julia Żugaj! Wygląda może jak sam Kera, widzimy, że jest to Julia Żugaj i Julia Żugaj z kolejną bramką. Co to jest za duet Lewandowski i Żugaj? No Żugaj już ocena 9,9. No coś naprawdę niesamowitego. No cóż, z takim wynikiem na pewno awansujemy. Jeżeli jutro będzie taki sam mecz z Walią, to ja jestem
Jak najbardziej, a tak za takim meczem, no mam nadzieję, że tak będzie, bo byłoby to naprawdę bardzo spoko i mamy kolejne strzały, ale tym razem znowu obok bramki, więc żadnego większego zagrożenia z tego strzału oczywiście nie ma i lecimy dalej. Lecimy dalej. Mamy dośrodkowanie, mamy strzał i Zieliński tym razem 4 do 1 rozbijamy Walię. No co mogę więcej dodać? No Walia jest naprawdę rozgromiona w tym meczu i jeżeli tak będzie i jutro, to ja chcę tego meczu jak najprędzej. No taki wynik to biorę w ciemno i nawet bym dopłacił, szczerze mówiąc, za taki mecz i za taki awans na Euro 2024. No cóż, my teraz wychodzimy. Walijczycy nie mają nic do powiedzenia, no oczywiście normalnie gramy w Cardiff, Walii, no normalnie ktoś by powiedział, że w Szkocji, ale jest to Walia, no i więc to jest kolejny, a to dla nich, ale na micie tej naprawdę znakomicie 4 do 1, no i mecz się tak prawdopodobnie skończy, Julia Żugaj z bramką, Lewandowski z dwoma, Zieliński z jedną, więc no cóż, można po prostu chcieć więcej. Czy będzie jakiś jeszcze strzał? No nie ma, no ale czy ktoś o to będzie patrzył? No nie, wygrywamy 4 do 1, Zieliński, Żugaj, Lewandowski, Lewandowski oraz Mur. 58% posiadania piłki, 5 strzałów, 4 okazje, każda zakończona bramką, więc skuteczność 100%. Żugaj zawodniczką meczu, tak samo, a nie, to jest Lewandowski zawodnikiem meczu, 10-0, Żugaj 9-7, czyli najwyższa ocena oprócz Lewandowskiego. No ten duet nie mógł nas oczywiście zawieść, no chyba wszyscy jesteśmy w tym temacie oczywiście, no, zgodni. Więc cóż, zobaczmy tabelę, statystyki zawodników, no Lewandowski 2 bramki, czyli najwięcej. Asysty, Matikarz 2 oraz Żugaj 1, więc Julia Żugaj 1, bramka 1, asysta, no ale także Lewandowski, który jest w tym duecie, też się bardzo ładnie popisał. Więc no cóż, no, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, takim trafem już na 100% awansowaliśmy na Euro 2024. Więc cóż, to przejdźmy teraz do grupy i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeżeli duet Julia Żugaj oraz Robert Lewandowski by w nim oczywiście zagrali. A więc tak, jesteśmy w fazie grupowej, w składzie oczywiście pani Julia Żugaj, a grupa znana, Francja, Holandia oraz Austria. Tutaj zobaczymy wszystkie mecze i będą to dwa mecze, od razu uprzedzam, więc żeby nie było. Więc no cóż, na sam początek Polska kontra Francja. I przegrywamy aż 4 do 0. Nkunku, Mbappe, Kunde nie strzela karnego. Czemu Kunde strzela? To nie wiem. Mbappe oraz Coman z bramkami. Więc no cóż, w pierwszym meczu Polska rozbita 4 do 0 przez Francuzów. Nie jest to na pewno zbyt dobre dla nas, no ale zobaczymy, jak to będzie szło oczywiście dalej. Holandia kontra Austria teraz. No cóż, Holandia ma także bardzo mocną reprezentację. No Austria powinni oczywiście pokonać. Wygrywają 4 do 1. Gakpo, Gakpo, Frankie de Jong, Frankie de Jong. No i my jesteśmy na miejscu ostatnim, gdyż Austria strzela jedną bramkę. Traci tyle samo, no ale jednak ta bramka ich ratuje. No i spadamy na ostatnie miejsce. Teraz mecz z Holandią, która rozgromiła Austrię, nas rozgromiła Francja, więc tutaj wedle zasady oczywiście Holandia powinna także ten mecz wygrać. Ale wygrywa Polska. Kamiński, Żugaj z żółtą kartką, Frankowski oraz Julia Żugaj, Lewandowski z żółtą. Lewandowski zmieniony w 51 minucie, też to ciekawe. Więc no cóż, wygrywamy 3 do 0 z Holandią, więc no cóż, no są to ważne 3 punkty. Teraz jeszcze z Austrią wygrać i byłoby naprawdę wyśmienicie. Więc cóż. Mamy cały czas gorszy bilans bramkowy, co Holandia, no ale co poradzimy. Teraz Austria kontra Francja. Czy tutaj Austrii uda się wygrać? Nie wygrywa Francja, Kolomuani, Griezmann oraz Mbappe, tej ran. Ale cóż, no Austria w każdym meczu gol. Mamy już ich co prawda więcej, no i teraz Austrii oczywiście wypadałoby pokonać z naszej strony, bo wtedy byśmy raczej wyszli z grupy, więc no cóż, Polska kontra Austria. No trzeba ten mecz wygrać, jednym słowem trzeba ten mecz wygrać. Wygrywamy 2 do 1, Kamiński, Gruber oraz Lewandowski. Więc z duetu strzela właśnie Lewandowski, a Julia Żugaj schodzi z boiska w 60 minucie. No liczba niezbyt ciekawa co prawda, gdyż to są prawdopodobnie kłopoty, jakby to powiedział jeden freak fighter. No ale cóż, jesteśmy na miejscu drugim, Francja musi wygrać z Holandią. Bo jeżeli Holandia wygra, no to nie wychodzimy z grupy niestety. No ale cóż, no liczę oczywiście, że uda się Francji wygrać. I wygrywają Griezmann, Virgil van Dijk, Mbappe oraz Giroud. Więc po tej pierwszej połowie, no to Polacy z grupy jak najbardziej oczywiście wychodzą. Na drugim miejscu tutaj, na pierwszym Francja. No tak czegoś takiego bym chciał. Dwie wygrane, porażka tylko z Francją. Francja 3-0-0, więc to czego mogliśmy się oczywiście spodziewać. No i teraz trzy ostatnie mecze. Tutaj jakby z drugiej już puli. No i znowu Polska kontra Francja. Czy uda się Francuzów tym razem pokonać? Remis, Koundé strzela dla Francji, a dla nas strzela Robert Lewandowski. Więc to jest bardzo dobra informacja, że lewy oczywiście strzela. No i lecimy dalej. Tym razem Austria kontra Holandia. No raczej Holandia powinna wygrać. No, mają 3 punkty, więc będą zaraz już mieli oczywiście 6.
wygrywają Kopenmainers gag po Gakpo oraz Virgil van Dijk czerwoną kartką. No, czyli na mecz z Polakami van Dijka nie będzie, co jest dla nas dużym wzmocnieniem, że możemy znowu Holandrów pokonać jak wcześniej. My na miejscu drugim cały czas, dokładnie punkt więcej od Holandii na... Nie, to chyba jednak nie trafimy na ten mecz z Holandią, więc teraz Austrią. No a Austrię powinniśmy oczywiście bardzo prosto pokonać. 5-0, dwie bramki Kamińskiego, Szymański, Kiwior oraz Lewandowski, a Żugaj schodzi w 45 minucie. No ale cóż, najważniejsze, że Lewandowski też z tego duetu z golem to się liczy. No i też co najważniejsze, 5-0. Prawie tak jak ze Stonią, ale tam jest 5-1. No i 10 punktów. No teraz cóż, trzeba znowu wierzyć, że Francja pokona Holandię. To będzie naprawdę coś spoko. No a Holandia osłabiona, ale jest remis 1-1. Mbappé oraz Frenkie de Jong z bramkami. Co chyba tworzy to, że Holandia ma tyle samo punktów co Polska cały czas. O ile się nie mylę, punkt mniej, nie, o 3 aż mniej. Więc coś musiałem źle zobaczyć. Żeby Holandia była nad nami, musi teraz z nami wygrać 6-0 mecz, a to jest niemożliwe. Więc no cóż, no liczę teraz, że Polska oczywiście wygra ten mecz, a nie tylko będzie liczyć na bilans bramkowy. Więc cóż, Polska kontra Holandia, remis 2-2. My wychodzimy z grupy. Gakpo, Lewandowski oraz Memphis Depay. No tej wychodzi łącznie 5 punktów, więc to powinno nam dać oczywiście wyjście z grupy. Więc to jest chyba najważniejsze. No i ostatni mecz. Francja kontra Austria. No nic tutaj nie. No musiałaby Austria wygrać 4-0, żebyśmy byli po prostu na pierwszym miejscu. No ale wiemy, że to jest też niemożliwe. Jest remis. Więc cóż, to taki remis zaskakujący i pierwszy punkt także Austrii. No ale nas interesuje tutaj tylko i wyłącznie Polska. Mbappé najlepszy na boisku. No i cóż, najwięcej bramek Mbappé, 5 w 6 meczach, tutaj Lewandowski 5 także w 6. A czy jest tutaj gdzieś pani Żugaj? No nie ma, nie, Żugaj jest, Polska jedna bramka w 6 meczach, no tutaj zawiodła, ale w eliminacjach w ostatnim meczu barażowym tutaj na pewno pomogła, my na miejscu drugim po dwóch takich symulacjach, więc cóż, no tutaj widzimy, że na Euro z Julią Żugaj poszłoby nam oczywiście spoko, a ja cóż, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, jeżeli tak, to stawcie łapkę w górę, mam nadzieję, że takie bardziej odcinki, no, dla beki, powiedzmy, bardziej humorystyczne wam także się podobają, no ja cóż, no nie przedłużam, życzę wam powodzenia, jeżeli oglądacie do końca w meczu Polski, który już jutro, ja też będę oczywiście kibicował, no i miejmy nadzieję, że dużo bramek w tym meczu na pewno będzie.